Słuchajcie, a teraz chciałbym wam przedstawić kogoś, kogo ja osobiście bardzo, to nie ma może wielkiego znaczenia, ale ja bardzo tego kogoś lubię. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Naprawdę super aktor, którego znam od wielu lat, jeszcze ze szkoły teatralnej, czyli za Gomułki było mniej więcej. To jest właściciel najstarszego jeżdżącego samochodu w showbiznesie. On tym samochodem cały czas jeździ do roboty i tym się wyróżnia, między innymi, ale również talentem i również tym, że już kiedyś występował przed wami w HBO jako stand-upper, teraz zrobi to znowu. Jacek Braciak! Śmiało, śmiało! No co chodzi? Śmiało, śmiało! Już cię lubią! Chodzi o to, żebyś nie stawał tam. Bo patrz, tu nie ma światła, stań tu, gdzie jest światło. Bliżej, ja podejdź. Stawał tam, gdzie będę chciał. Nie, stań tu, stań. Ale stanę, gdzie będę chciał, no. Tam stanę, tam stanę. A weź se stań tam, proszę bardzo, Jacek Braciak. Proszę. Tam stanę. Proszę. Tam stanę. Proszę bardzo, proszę. Tam. Stań jakoś chciał stanąć, proszę bardzo. Gdzie człowiek nie pójdzie, wszędzie czegoś chcą. Wiecznie w opresji. Najgorzej to znaleźć się w takim miejscu, z którego chce się uciec, ale nie ma wyjścia. No. Pamiętam w szkole, na geografii. Stawałem przed mapą i płakać mi się chciało, no bo tak... Morze, góry, Rosja, Niemcy, no nie ma dokąd uciec. No kurwa, przejebane, no. Jak byłem chłopcem, no to myślałem, kurczę, motyla noga. Dorośli wymyślają takie specjalne przekleństwa dla dzieci, nie? Takie na przykład, kurka wodna, psia kosteczka, po co? No po co? Po to, żeby dzieciaki nie przeklinały? One i tak przeklinają, tylko po swojemu. Czasami to nawet trudno zrozumieć, na przykład, ja cię nie mogę. Co to znaczy? No, ja cię nie mogę? No jak ty masz mniej niż 16 lat, a ja mam więcej niż 18, no to ty mnie nie możesz, ja ciebie nie mogę. No. No. I siebie nie możemy. Siebie nie możemy. Ale na przykład, ja cię nie mogę, ale ta Mariolka ma kokardy. No ale co to znaczy, no? No. Ja nawet wolę się... Nie zastanawiać, bo przecież słowo kokardy w tym wypadku może oznaczać coś zupełnie innego. Zupełnie innego. Na przykład moja pani od geografii, Jolanta, miała niezłe kokardy. A mój kolega z ławki Romek w 8 klasie miał 21 lat, dwoje dzieci, na lekcję przychodził z dzielnicowym. Napisał mi na zeszycie takie haiku: zdejmuj majty, Jola, bo kontrola. Ja tego nie zauważyłem. Poszedłem do odpowiedzi, a w moich czasach do odpowiedzi szło się z zeszytem. Pani popatrzyła na zeszyt, na mnie. Nie wiem, o co chodzi, ale czuję jakieś takie zlodowacenie. Nagle jak mnie nie pierdolnie tym zeszytem po globusie. Jakby to była pani od biologii, no to by mi pociągnęła z liścia. A czego się dzisiaj dzieci uczą na biologii? No czego się uczą? Budowy rozwielitki, tka? A odróżnić grzyb trujący od jadalnego? A lipę od klonu? A narządy płciowe męskie od narządów płciowych żeńskich? Skąd? Nie! Takie mu się myli, a H5N1 z H2O, PO z PSL, HWDP z czym tam jeszcze chcesz. No. Reakcje z chemii, równania z fizyki, jakieś stożki, walce, polonezy na studniówce. Po co to komu potrzebne? Najlepiej to podsumowała taka jedna Ela. No, Eli nie szło w szkole. Ela była starsza od nas, większa od nas. No i co tu dużo mówić, głupsza od nas. Nauczyciele już zrezygnowali z tego, żeby ale czegokolwiek nauczyć. No ale wiadomo, system jest taki, że podstawówkę skończyć trzeba. Więc tak ją przepychali z klasy do klasy, żeby wyszła w cholerę, czyli w świat.
i dawali jej na przykład takie skomplikowane zadania. Na polskim musiała się nauczyć na pamięć dowolnie wybranej litery alfabetu. Na matematyce chodziła po kredę, a w UEF-ie stała na obronie. Pani Jola na poprawce z geografii narysowała kredą na tablicy okrąg, podzieliła go kreską poziomą na pół i poprosiła Elę, żeby łaskawie wskazała, gdzie jest północ, a gdzie jest południe. Ela wzięła kredę, postała, podrapała się po głowie, drżącą ręką odłożyła kredę i powiedziała: pierdolę! Nie będę robiła! Młodzież wie, czego chce od życia. Taka Ela, nawet jeżeli nie wiedziała, czego chce od życia, to wiedziała, czego nie chce od życia. Na przykład teraz młodzież domaga się od Unii prawa jazdy dla 14-latków. Znaczy nie na samochód, tylko taki mikrosamochód. Mikrosamochód ma dwa biegi, wyciąga co najwyżej 42 na godzinę. To jest i tak 3 razy szybciej niż mucha i prawie tyle samo, co nietoperz. No, jedzie taki, jedzie. Jedną ręką prowadzi, drugą lekcję odrabia. Nagle patrzy do tyłu. Ja cię nie mogę, worka z kapciami zapomniałem. No. Wyskakuje, leci do domu, przyleciał z workiem. No. W tym czasie mikrosamochód wjechał tak z 5 metrów do przodu. No. Jedzie dalej. Ja cię nie mogę, kanapek nie wziąłem. Nagle pukanie z tyłu w okno, matka z kanapkami dogoniła. No. Ale na szczęście to przyszłość. Teraz to my panujemy. Jedziesz. Jedziesz. Jedziesz, widzisz miejsce do parkowania. Skręcasz. Rzucasz kierunkowskaz. I nagle rzuca ci się na maskę nawigator! Facet, który cię naprowadza w to miejsce, w które chcesz zaparkować. Dokładnie w to miejsce! I zadaje ci grzeczne pytanie. No, nie dziękuję, nie popilnować. No, nie, za żadną opłatą, nawet drobną, ja mam ubezpieczenie. Jacy to są przedsiębiorczy ludzie, no. Tak, oni chyba nie za dobrze wychodzą na tych swoich usługach, bo tacy są dość zaniedbani, nieogoleni, no tacy zmęczeni życiem społecznicy, no. Ja wiem, wypisz, wymaluj działacze PZPN. Ale zaparkowałeś. Wracasz. Zsuwasz delikatnie nawigatora z maski, żeby go nie obudzić na posterunku. Jedziesz. Włączasz się do ruchu. Jedziesz. Ja właśnie ostatnio jechałem za białą Toyotą, która stwarzała wszelkie możliwe zagrożenia na drodze. A co miała na tylnej klapie? Wolność dla Tybetu, solidarni z Ukrainą, a na antence powiewała czarna wstążka. Ja sobie tak pomyślałem wtedy, kobieto, bo to kobieta była. Mówię, kobieto, jeżeli ty tak się litujesz nad tym Tybetem, jeżeli współczujesz ofiarom tragedii, to zlituj się nade mną, mnie współczuj i choć raz włącz, kurwa, kierunkowskaz, kiedy skręcasz. Miałem kiedyś bardzo mądrego instruktora jazdy, który wszystkim swoim kursantom zabraniał skręcać w lewo, bo to bardzo niebezpieczny manewr. Przecież, jeżeli odpowiednią ilość razy skręci się w prawo, to i tak dojedzie się w to samo miejsce, prawda? No ja wiem, troszkę drogi się nadłoży. Ale o ileż bezpieczniej, prawda? A to samo jest z cofaniem. To również bardzo niebezpieczny manewr. Przecież zamiast cofać, można pojechać do przodu, zawrócić, oczywiście w prawo, prawda? I znowu przyjechać w to samo miejsce. Znaczy, ja w ogóle uważam, że wsteczny powinno się zlikwidować. Znaczy, można go dawać w opcji, tak jak klimę czy skórę.
Ale generalnie, zamiast wstecznego dołożyć bieg do przodu, żeby szybciej przyjechać na to miejsce, na które się chce, prawda? Przynajmniej będzie wiadomo, dlaczego nie używa się sformułowania cofać do tyłu. Bo cofać powinno się do przodu. Nie zawsze trafi się na tak mądrego instruktora. Z reguły na tych kursach jazdy robią z ludzi nie kierowców, tylko kretynów. Na przykład jest taki manewr jazda tyłem po łuku. Nie, i nie chodzi o Indian i o dupę. Nie. To jest manewr, bez opanowania którego nawet mowy nie ma, żeby z egzaminatorem wyjechać na miasto. No. Jazda tyłem po łuku. Ja mam teraz takie pytanie do Państwa. Kto z Państwa ma prawo jazdy jeździ? No dobra, a kto nie ma prawa jazdy jeździ? Pan ma prawo jazdy jeździ, tak? Dobrze, niech Pan mi powie, kiedy Pan ostatnio jechał tyłem po łuku, żeby zmieścić się między 5 pachołkami? Ludzie, no... No kurwa, nikt takich rzeczy nie robi. Chyba jakiś perwer zmieścić się między 5 pachołkami? Przecież to się nawet nie mieści w naszej tradycji narodowej. Omijanie pachołków, pachołek, parąbek. Co z takim robili panowie szlachta? Jeb go, niech się przesunie. Czasem dochodziło do innych posunięć, ale przecież nigdy nikt się nie starał, żeby ich omijać. Zresztą takie, ten manewr, o którym mówię, fachowo nazywa się koperta. Ja rozumiem, kopertę na egzaminie wręczyć. To się bardziej mieści w naszej tradycji, niż po kopercie jechać. Dziękuję. Jacek Braciak.